Dzień dobry Państwu, czy dobry wieczór w zasadzie. Ronald Lasecki przed kamerą. Jest 18 listopada. Witam Państwa w ramach kolejnego odcinka przeglądu geopolitycznego. Troszkę w ostatnim czasie mieliśmy przerwy, ale to było związane ze świętem niepodległości, wyjazdami i tak dalej. Tym niemniej wracamy do cyklu. Zanim może przejdę do merytoryki, zapraszam Państwa przy okazji na swojego bloga, którego odnośnik do którego znajdziecie Państwo pod materiałem filmowym. Zachęcam również do, jeśli ktoś miałby ochotę wesprzeć mnie finansowo do wpłaty na moją zrzutkę. Również link będzie pod materiałem wideo. Środki uzyskane w ramach tej zrzutki przeznaczam między innymi na subskrybowanie specjalistycznych portali internetowych. Na podstawie informacji zamieszczanych, na których przygotowuję Państwu niniejszy przegląd. Nie przedłużając tymczasem przechodzimy do, do dzisiejszego, dzisiejszej analizy, dzisiejszego materiału informacyjnego. Proszę Państwa, jakby no cztery będą takie powiedzmy punkty geograficzne do których Państwa, do odwiedzenia, których Państwa dzisiaj zaproszę. Po pierwsze to będzie Palestyna, gdzie oczywiście no jak wiemy 7 października doszło do agresji Hamasu, do ataku Hamasu na państwo żydowskie, na Izrael, od tamtego czasu Cachal. Siły zbrojne Izraela przeprowadziły kontrofensywę. No, gdy to nagrywamy, to, to w zasadzie Cahal 14 listopada zajął. Siedzibę Palestyńskiej Rady Legislacyjnej w mieście Gaza, która została otoczone w ubiegłych dniach. Były minister obrony Izraela Yoav Galant, jedna z no powiedzmy wyżej sytuowanych w establishmentie państwa żydowskiego postaci ze sfer takich wywiadowczo-obronnych, stwierdził na antenie jednego z programów telewizyjnych, że Hamas utracił polityczną kontrolę nad miastem Gaza że członkowie Hamasu uciekają jakoby z miasta Gaza i że tłum cywilów plądruje magazyny broni Hamasu, że w tym mieście doszło do, do zupełnego, powstał zupełny chaos. No proszę Państwa, czy to jest prawda, trudno zweryfikować, dlatego że kolejnego dnia na przykład Doszło do, do zajęcia szpitala al-Shifa w północnej dzielnicy Gazy Rimal, jak informuje. Biuro ONZ do Spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej w następstwie tego szturmu szpitala Al-Shifa zmarło co najmniej 40 pacjentów. Został odcięty dopływ prądu do szpitala, co zagraża życiu wcześniaków w inkubatorach przetrzymywanych. Siły izraelskie w oświadczeniu w następującym po zajęciu szpitala Al-Shifa stwierdziły, że znajdował się tam punkt dowodzenia Hamasu, jak ujawniono w na, jak, jak ilustrują to później ujawnione zdjęcia, no w rzeczywistości w piwnicach szpitala Al-Shifa znaleziono tam bodajże kamizelkę kule-odporną, kilka butelek plastikowych z wodą, kilka krótkofalówek. Także trudno to uznać za jakieś centrum logistyczne Hamasu. W związku z tym oświadczenia oficjeli izraelskich i przedstawicieli Cahalu należy na nie patrzeć przez palce. Niemniej, zarówno zajęcie Palestyńskiej Rady Legislacyjnej, jak i Szpital 14 listopada, jak i Szpitalu Al-Shifa dnia następnego, oddalają, proszę Państwa, perspektywę wymiany więźniów, oddalają perspektywę wymiany izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w zamian za więźniów palestyńskich przetrzymywanych w Izraelu tudzież w zamian za pięciodniowy rozejm, jak również to proponowano po stronie palestyńskiej, po stronie Hamasu. No ta perspektywa, proszę Państwa, na dzień, kiedy, kiedy nagrywamy tę audycję na 18 listopada, no już się stała, można powiedzieć, zupełną fantastyką. Od początku izraelskiej operacji Żelazne Miecze, Zginęło bowiem 11 300, ponad 11 300 Palestyńczyków, w tym co najmniej 4600 dzieci palestyńskich. No to jest oczywiście dla strony palestyńskiej bardzo bolesny bilans tego konfliktu i na pewno stanowi barierę taką psychologiczną dla. Wszelkich negocjacji ze, ze stroną izraelską. Tymczasem, proszę Państwa, 16 listopada prezydent Izraela Isaac Herzog. Stwierdził, że po zakończeniu operacji żelazne miecze, po oczyszczeniu strefy gazy z bojowników Hamasu, co moim zdaniem nie jest wcale pewne. Tutaj sukces Izraela jest, jest mocno wątpliwy, no bo pamiętajmy, że podobne operacje Izrael próbował przeprowadzać już dwukrotnie i nie, nie skończyły się one bynajmniej usunięciem Hamasu ze strefy gazy, więc przyszłość jeszcze pokaże, na ile te ambicje Izraela okażą, okażą się realne. Tym niemniej, Izak Herzog 16 listopada stwierdził, że w strefie gazy po ewentualnym usunięciu z niej Hamasu powinna pozostać, cytuję, potężna siła, mając na myśli armię izraelską, Cahal, izraelskie siły bezpieczeństwa, które miałyby wypełnić lukę bezpieczeństwa po zdemontowaniu władzy Hamasu. No to jest, proszę Państwa, to wypowiedź prezydenta Herzoga, jest oczywiście reakcją na wcześniejsze słowa prezydenta USA Joe Bidena, który jakby przestrzega przed, przestrzegał przed okupacją palestyńskiej eksklawy, przed okupacją strefy gazy, mówiąc, że byłoby to dużym błędem, cytują. Tutaj oczywiście jakby trzeba brać pod uwagę, że wbrew temu, co się również często w naszym środowisku. Pojawia wbrew takim powierzchownym, trochę ocenom Stanom Zjednoczonym, zależy na nierozprzestrzenianiu konfliktu na Bliskim Wschodzie, na ograniczeniu go, wręcz na wygaszeniu go. Stany Zjednoczone mają, proszę Państwa, na głowie wojnę na Ukrainie, nie zapominajmy. No, istnieje perspektywa prawda, rozszerzenia tego konfliktu na Iran, na przykład. No i w związku z tym właśnie dyplomacja amerykańska, sekretarz stanu Antony Blinken, który zaraz po 7 października odwiedził niemal wszystkie kraje regionu, tudzież dwie, dwie grupy lotniskowcowe USA przemieszczone odpowiednio na wschodnią część Bas Morza Śródziemnego i i w region Zatoki Perskiej no, mają powstrzymać taką eskalację kaskadową, która, która mogłaby no, okazać się po prostu bardzo kosztowna dla Stanów Zjednoczonych i pod względem militarnym, i dyplomatycznym, i też, też gospodarczym przede wszystkim. Tymczasem, proszę Państwa. Pozostając w regionie Bliskiego Wschodu, również 16 listopada prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, który w ostatnich miesiącach poczynił wiele kroków na rzecz zbliżenia z państwem żydowskim, wręcz no, pojawiły się takie głosy, że zdradził sprawę palestyńską, zdradził sprawę Hamasu, który wcześniej Ankara dość wyraźnie popierała, określił eksplicite Izrael, cytuję, państwem terrorystycznym, przeprowadzającym, cytuję, najbardziej podstępne ataki przy, cytuję, nieograniczonym wsparciu Zachodu. Reis, prawda, przywódca anatolijski wyraził przy tym nadzieję, że wojskowi i politycznie przywódcy Izraela zostaną osądzeni, proszę Państwa, przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze zajmującym się sądzeniem zbrodni wojennych. Jego zdaniem też Hamas nie jest organizacją terrorystyczną, tylko partią polityczną regularnie wygrywającą wybory. No i rzeczywiście są w tym pewne racje, Ponieważ pamiętajmy o tym, że w 2000 w 2006 roku Hamas wygrał wybory parlamentarne również na zachodnim brzegu Jordanu. Został odsunięty od władzy w następstwie zamachu stanu Fatahu, pełniącego urząd, nominalny urząd prezydenta Mahmuda Abbasa. I od tamtej pory na zachodnim brzegu Jordanu nie było żadnych demokratycznych wyborów. To wszystko odbyło się oczywiście za. No, cytując prezydenta Erdogan'a nieograniczonym wsparciem Zachodu. E, także, m, jakby m, sytuacja na, m, w Palestynie, m, no, można powiedzieć, że m, można jej rozwój interpretować dwutorowo, proszę Państwa. Z jednej strony m, nie nastąpiła wbrew nadziejom Hamasu i kibiców Hamasu do których no ja się nie ukrywam zaliczam nie nastąpiła eskalacja tego konfliktu w postaci masowych aktów poparcia na świecie dla sprawy palestyńskiej takich które się przełożyły na stanowiska polityczne na przykład państw arabskich czy tak zwanej społeczności zachodniej z drugiej strony jednak też no właśnie Turcja Wydaje się nie chcieć tracić. Nie chcieć palić wszystkich kontaktów ze stroną palestyńską. Recep Tayyip Erdoan wcale nie dokonał, jak mieli to nadzieję, na to nadzieję, politycy izraelscy, zwrotu prożydowskiego w polityce zagranicznej Ankary. Proszę Państwa, jeszcze ciekawostka, że od 7 października, czyli od tego ataku Hamasu na strefę gazy. Wzrosło w Izraelu, znaczy złożono w Izraelu i te, te wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 236 tysięcy wniosków o wydanie broni osobistej. To jest tyle, ile w ciągu ostatnich 20 lat, proszę Państwa, to uzbrojenie populacji żydowskiej Izraela popiera jego obecny minister obrony Itamar Ben-Gwir, wywodzący się z jednej z bardziej radykalnych partii syjonistycznych. No i cóż, no to jest też... Z drugiej strony świadectwo klęski wizerunkowej rządu Benjamina Netanyahu, który przestał być postrzegany przez Żydów izraelskich jako gwarantę bezpieczeństwa. Żydzi izraelscy postanowili zabezpieczyć się sami właśnie nabywając bronie. Nie wierzą już w gwarancję izraelskiego wojska i izraelskich służb specjalnych. Proszę Państwa, skoro jesteśmy już przy Bliskim Wschodzie, to słówko jeszcze o froncie konfrontacji troszkę mniej nagłaśnianym, ale nie mniej ważnym, mianowicie froncie turecko-greckim. Otóż wczoraj, czyli, czyli 17 listopada, po czterech latach Napięcia we wzajemnych stosunkach między Atenami a Ankarą wznowiono rozmowy na temat budowy środków zaufania. Chodzi przede wszystkim o wymianę informacji wojskowych dla uniknięcia eskalacji, która by prowadziła do, do, do no, eskalowania napięcia dyplomatycznego do poziomu konfliktu zbrojnego. W tureckim Ministerstwie Obrony gościła delegacja z Grecji, delegacja przedstawiciele greckiego Ministerstwa Obrony Narodowej, którzy w wyniku tych porozumień zawartych z Turcją mają od roku następnego, czyli od stycznia 2024 aktywować uzgodnione środki budowy zaufania. Przede wszystkim chodzi tutaj o zmniejszenie częstotliwości ćwiczeń marynarek wojennych i z drugiej strony uruchomienie gorącej linii na, pomiędzy Atenami a Ankarą, zarówno na poziomie Przywódców państwowych, jak i dowódców armii. Jak to, proszę Państwa, należy, należy interpretować? Po stronie tureckiej normalizacja z Egiptem, normalizacja z państwem żydowskim, normalizacja z petromonarchiami niechętnymi Bractwu Muzułmańskiemu, Hamasowi i tym siłom islamistycznym wspieranym przez Ankarę w ubiegłych latach. Z perspektywy tureckiej ta normalizacja w ostatnich miesiącach przeprowadzona przez tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pozwala przerwać kordon izolacji wokół Turcji, na zaciśnięciu którego zależy Atenom i Nikozji, zależy Grecji, Cyprowi. Zwieńczeniem tego tego kordonu, który miał zostać zaciśnięty wokół Turcji, miał być projektowany w Atenach gazociąg Eastern Mediterranean East Med, który miał pozwolić transportować gaz wydobywany ze źródeł pod na wodach terytorialnych Izraela. Przez Cypr, przez Kretę do Grecji i dalej do Europy. Ten projekt gazociągu. East med, forsowany przez, przez Grecję, przez rząd premiera Kiriakosa Mitsot Mitsotakisa, no wydaje się dzisiaj być martwy w wyniku właśnie skutecznej kontrofensywy dyplomacji tureckiej. Jeśli chodzi o normalizację z Izraelem, no to jak już w Wspominałem, ona napotyka trudności wynikające z wojny w strefie gazy, z tych właśnie no inwektyw, powiedzmy prezydenta prezydenta Erdogan'a z 16, 16 października, aczkolwiek aczkolwiek stronie stronie tureckiej wciąż jakby wciąż na niej zależy na tej normalizacji, ponieważ Ponieważ no to stworzyłoby bardziej przyjazne środowisko dla realizacji takiej flagowej idei obecnej administracji prezydenta Erdogana idei tak zwanej błękitnej ojczyzny, czyli supremacji strategicznej i nawet geopolitycznej supremacji Turcji w basenach Morza Egejskiego i basenach Morza, wschodniej części Morza Śródziemnego. Tu proszę Państwa warto zwrócić uwagę, no, że to jest klasyczny powrót do polityki Imperium Osmańskiego, które oczywiście na Dominacji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, budowało własną pozycję mocarstwową, a nawet jeszcze do polityki bizantyjskiej, które, <laughs> Imperium Bizantyjskiego, które stosowało podobną geostrategię. Jeśli chodzi o Grecję, to jest może trochę mniej znane mniej znany jakby fakt, więc może go troszkę obszerniej na naświetlę. Grecka strategia od czasów tureckiej inwazji na Cypr w 1974 roku opiera się tak naprawdę, proszę Państwa, na dwóch filarach. Po pierwsze, na wdrażaniu partnerstw i sojuszy z państwami sąsiednimi, a po drugie, na modernizacji sektora wojskowego. Tutaj warto wspomnieć, że Ateny wydają 3%, czy no dokładnie rzecz biorąc, 3,1% PKB na podnoszenie swoich zdolności wojskowych, na obronę. To jest najwięcej w NATO po Polsce, proszę Państwa, dzisiaj. No to taka ciekawostka. E, Ateny przede wszystkim opierają swoją strategię zbrojeniową na e, m, współpracy bliskiej z Paryżem, e, na kontraktach z takimi francuskimi e, potentatami jak Dessau Aviation czy Ney. Grup. Armia grecka dysponuje między innymi francuskimi samolotami bojowymi Rafale, kupuje też broń i materiały podwójnego zastosowania od Izraela. No i proszę Państwa, Grecja liczy, że, że właśnie udaje się doprowadzić do zablokowania tych zabiegów dyplomacji tureckiej starającej się o rewizję sojuszy we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego Gret Ateny chcą się zaprezentować jako wraz z Cyprem jako jedyna fizyczna zapora przed realizacją projektu błękitnej ojczyzny, czyli właśnie no, awansu Anatolijskiego Ośrodka Siły, awansu Turcji do roli. Hegemona wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. No i tutaj, tutaj rzeczywiście partnerem Aten jest przede wszystkim Paryż, jest Emmanuel Macron. To chciałbym, żebyście Państwo sobie wychwycili z tej mojej dzisiejszej audycji. Natomiast dużo większe problemy Ateny napotykają we współpracy z Waszyngtonem. To ciekawe, ze względu na właśnie chybotliwe stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec, wobec Ankary, wobec Turcji. Na przykład za wiosną 2022 roku po wizycie premiera Kiriakosa Mitsotakisa w USA i naciskach na forum kongresu właśnie na, na polityków Partii Demokratycznej, ale to również Grecja stara się zachować wejścia w partii republikańskiej, by zablokowała dostawy myśliwców F-16 przyobiecanych przez Joe Bidena prezydentowi Erdoganowi. No rzeczywiście do takiego załamania rozmów jankesko-tureckich doszło wiosną ubiegłego roku. Ale tutaj też oczywiście argumentem było weto Ankary, czy niechęć Ankary do dopuszczenia przystąpienia Szwecji do, do NATO, prawda? Pod, pod pretekstem, że Szwecja toleruje Terrorystów, jak nazywają to w separatystów kurdyjskich. Nawiasem mówiąc, 16 listopada, czyli dwa dni przed dniem, gdy nagrywamy tę audycję, Komisja Spraw Zagranicznych Tureckiego Parlamentu przełożyła dyskusję po raz kolejny przełożyła dyskusję nad protokołem akcesyjnym Szwecji do NATO na. Późniejszy termin, czyli tutaj Ankara gra ewidentnie na odwlekanie tej, tej sprawy. No i właśnie stanowisko Waszyngtonu wobec Ankary uzależnia sprzedaż uzbrojenia od zgody na akcesję szwedzkiej do NATO, ale również od zaprzestania prowokacji antygreckich. Także tutaj Ateny liczą na to, że, że uda im się wpłynąć na Stany Zjednoczone, ale, ale ta presja wcale nie jest, jakby droga wywierania tej presji, no wcale nie jest pozbawiona przeszkód, o czym świadczy świadczy wspomniana wizyta prezydenta Kiriakosa Mitsotakisa wiosną 22 roku. Tam wtedy jakby no się z oporem po stronie kongresu. Ostatecznie w wyniku też zbieżności postulatów greckich z, ze sprawą Szwecji ten opór udało się przełamać, ale, ale na początku wcale nie było to oczywiste. E, proszę Państwa, to tyle jeśli chodzi o Bliski Wschód. Może teraz przenieśmy się. Na, do Azji Południowej powiedzmy, czyli trochę po sąsiedzku. Chciałbym, żeby zwrócić Państwa uwagę na mm, politykę zagraniczną Indii, którą, o której w Polsce się niewiele wie i rzadko ją komentuje. Tymczasem mm, moim zdaniem jest tego warta. Otóż 17 listopada, proszę Państwa, doszło do szczytu w Nowym Deli, szczytu USA-Indie w formacie 2 plus 2. W Nowym Deli pojawili się sekretarz stanu USA Antony Blinken i sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Spotkali się tam z. Jai Shankarem, ministrem obrony Indii i Rajnathem Singhiem, ministrem spraw Jai Shankar jest ministrem spraw zagranicznych oczywiście, przepraszam za życzenie i Rajnathem Singhiem ministrem obrony Indii. Na spotkaniu był również premier Narendra Modi, ale no generalnie to było spotkanie w formacie 2 plus 2. Otóż proszę Państwa, to spotkanie jakby ilustruje Zbliżenie między Nowym Delhi, między Bharatem. To jest nazwa, którą obecny rząd Narendry Modiego coraz częściej zastępuje e, nazwę India, czy też Indie. E, w konstytucji, nawet indyjskiej, figuruje to nazwa Bharat, która jest jakby historyczną nazwą własną Indii. E, obecnie również Przenika na poziom dyplomatyczny, więc nie wiadomo, czy no, w kolejnych latach, może miesiącach, nie będziemy mieli do czynienia z formalną zmianą nazwy Republiki Indii na Beharat, co byłoby właśnie Odrzuceniem powiedzmy dziedzictwa kolonialnego tego państwa. W każdym razie owo zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi ma oczywiście, którego ilustracją było, był szczyt w formacie 2 plus 2 z 17 listopada, ma oczywiście na celu ograniczenie ambicji mocarstwowych czy sparaliżowanie dążeń mocarstw w Chin i spowolnienie ich rozwoju technologicznego. Wszystko oczywiście w kluczu polityczno-wojskowym. Jakby oprócz samych deklaracji woli, znaczy za deklaracjami woli poszły też w parze decyzje wojskowe, decyzje gospodarczo-wojskowe powiedzmy. Otóż USA ma rozpocząć budowę na subkontynencie indyjskim pojazdów opancerzonych Striker. I ma kontynuować produkcję silników do samolotów bojowych F-414, która już trwa czy no, którą uzgodniono podczas wizyty premiera Narendry Modiego w Waszyngtonie w czerwcu 2022 roku. We wspólnym komunikacie po spotkaniu w Nowym Delhi Jai Shankar i Antony Blinken no, opowiedzieli się za, cytuję, wolnym i otwartym indo Indopacyfikiem, co jakby wskazuje, że stanowisko Nowego Delhi no, zbliża się do stanowiska takich państw jak Wietnam czy Filipiny, które starają się kontrować ambicje Chin na Morzu Południowo-Chińskim, na archipelagu Spratli przede wszystkim. Proszę Państwa, przy okazji też tego szczytu wiceminister spraw zagranicznych Indii Vinay Mohan Quatra skrytykował, cytuję, postępowanie Chin właśnie między innymi na Morzu Południowo-Chińskim. Wcześniej dowódca indyjskiej marynarki wojennej R. Sing ostrzegał przed eskalacją, przed niestabilnością, rozszerzaniem się niestabilności na Morzu Południowochińskim, której rozsadnikiem miałaby być właśnie aktywność armii, chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej w tym regionie. W ramach decyzji gospodarczych, proszę Państwa, również Jankeska Międzynarodowa Korporacja Finansowa Finansowanie rozwoju przeznaczy 553 miliony dolarów amerykańskich na finansowanie indyjskiej inwestycji realizowanej przez jeden z największych koncernów indyjskich Adani Group, inwestycję w rozbudowę terminalu portowego w Kolombo na Sri Lance. Więc tutaj jakby widzimy, że Indie... Włączyły się, czy Bacharat włącza się w koalicję antychińską, jest wręcz jej animatorem. Trochę szkoda, bo jakby pozycjonuje się w ten sposób automatycznie po stronie demoliberalnego. Bloku zachodniego, demoliberalnych Stanów Zjednoczonych, co no może w dłuższej perspektywie utrudnić czy też storpedować zabiegi w zakresie odbudowy tożsamości indyjskiej. Analogicznie jak. Na przykład książę koronny Mohammed bin Salman w Arabii Saudyjskiej dokonuje takiej modernizacji tego kraju pod dyktando, znaczy wedle wzorców zachodnich. Tak również premier Nandra Modi może być. Zmuszony, aby swój nacjonalizm indyjski nasycić w jakiejś mierze takimi elementami cywilizacyjnymi czy ideologicznymi oczekiwanymi w Stanach Zjednoczonych, na przykład. E, prawda, no, kwestiami związanymi z wszelkimi zboczeniami seksualnymi, tak? E, po, jakby równocześnie ze, czy następnego dnia praktycznie po, po no, może kilka godzin, tak, po spotkaniu z Przedstawicielami Stanów Zjednoczonych Jai Shankar. Skądinąd, proszę Państwa, jakby to nie jest błąd, że ja mówię Państwu o indyjskim ministrze spraw zagranicznych jako o Jai Shankarze. On ma oczywiście imię swoje, Subrahmanyan. Subrahmaniam, przepraszam. Natomiast no, w tradycji indyjskiej jest tak, że patronimem jest w tej społeczności, z której wywodzi się Jai Shankar, patronimem jest właśnie nazwisko i tak należy tego polityka nazywać, nie Subrahmaniam Jai Shankar, ale po prostu Jai Shankar, Podobnie jak na przywódcę indonezyjskiego Sukarno, nie mówimy jego imieniem, tylko właśnie patronimem Sukarno, tak również jest w przypadku indyjskiego ministra spraw zagranicznych. Jai Shankar udał się po spotkaniu z przedstawicielami USA do Londynu, gdzie spotkał się no, też z politykiem induskiego pochodzenia, tak. Z premierem Rishi Sunakiem. Omawiane były kwestie najbardziej palące dzisiejszych stosunków międzynarodowych. Wojna na Ukrainie, wojna w Palestynie, również dwustronna umowa o wolnym handlu, która w obecnym swoim kształcie między, między Anglią a, a Indiami, Anglią a, a Bacharatem, w obecnym swoim kształcie ta umowa jest dziurawa, proszę Państwa, bo. Istnieje jeszcze wciąż wiele nierozstrzygniętych kwestii, takich jak własność intelektualna, jak bariery celne, jak. Kwestie usług finansowych, jak kwestie wiz pracowniczych dla obywateli Indii pracujących w Wielkiej Brytanii, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie zagadnienia były dyskutowane przez Jayashankara z kierownictwem politycznym Wielkiej Brytanii. Indyjski minister spraw zagranicznych rozmawiał również o czy poprosił w zasadzie władze brytyjskie o przyspieszenie śledztwa dotyczącego ataku na ambasadę Indii w Londynie w marcu 2022. Tam doszło do takich de demonstracji zakończonych zamieszkami, tam jakby skończyło się to właśnie naruszeniem nietykalności, eksterytorialności misji dyplomatycznej. Nowe Delhi jest zdeterminowane, aby Doprowadzić do ukarania winnych tego, tego deliktu dyplomatycznego. Obydwa państwa, Londyn i Nowe Deli, dzielą, proszę Państwa, dzieli, właśnie tylko w kontekście wojny na Ukrainie, dzieli stosunek do Rosji. Indie jeszcze od lat tam 40., prawda, od uzyskania niepodległości spoglądały przyjaźnie na Moskwę. No też przez wiele lat pod rządami Indyjskiego Kongresu Narodowego wdrażały gospodarkę socjalistyczną de facto. Dziś już to się zmieniło, ale stara przyjaźń i jakby takie no bliskie kontakty z Rosją, ze spadkobiercą Związku Radzieckiego, wciąż pozostały. Wbrew sankcjom nałożonym na Rosję przez Zachód, przedstawiający się jako społeczność międzynarodowa. Indie, proszę Państwa, dokonywały no, nadzwyczajnych, interwencyjnych zakupów ropy i gazu z Federacji Rosyjskiej. No i J. Shankar podczas. Tej właśnie obecnej wizyty w Londynie bronił tej decyzji, proszę Państwa, bronił um, polityki swojego kraju przed naciskami społeczności międzynarodowej, tłumacząc dość zabawnie, że chodziło o powstrzymanie globalnej inflacji związanej właśnie z um, no, takimi wstrząsami na, na globalnym rynku energii. Jay Shankar stwierdził, że Zachód wręcz powinien być wdzięczny. Haratowi za, za te interwencyjne skupy nośników energii w Federacji Rosyjskiej. Kolejnym kierunkiem obok USA i Anglii w polityce zagranicznej Indii, która, który w ostatnim czasie nabrał znaczenia i w którym doszło do pewnych perturbacji, które należy wskazać, jest. No, stosunek do świata arabskiego, do Izraela, a konkretnie do reakcja na obecny konflikt, obecną wojnę w strefie gazy między Hamasem a państwem żydowskim. Proszę Państwa, Indie tradycyjnie. Wspierały sprawę palestyńską, tradycyjnie utrzymywały przyjazne stosunki ze światem arabskim. To wynikało no między innymi z takich uwarunkowań, jak po pierwsze import energii, nośników energii z. Bliskiego Wschodu. Po drugie, proszę Państwa, co warto też pamiętać, obecność diaspory indyjskiej, obecność robotników sezonowych z Indii, w Arabii Saudyjskiej, w innych krajach Zatoki Perskiej i przekazy pieniężne, które są przez nich wysyłane do rodzin w Indiach, które mają niebagatelne znaczenie dla stabilności gospodarczej państwa na subkontynencie indyjskim. Indie są zbyt zależne od tych, od tych wsporników, od tych uwarunkowań, żeby no, nagle całkowicie obciąć swoje, uciąć swoje relacje ze światem arabskim. Nowe Deli wcale tego nie chce. Natomiast premier Narendra Modi, no, sytuowany raczej na prawicy politycznej, jakby zrewidował nieco, czy próbował zrewidować tradycyjne stanowisko Indii wobec konfliktu w Palestynie. Po ataku Hamasu z 7 października Modi potępił ten atak. Delegacja przedstawiciela. Indii, w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych wstrzymali się też od głosu, gdy głosowano rozejm, gdy głosowano wezwanie do rozejmu, do zawieszenia broni w strefie gazy. No to wywołało oczywiście nieprzychylne komentarze w świecie arabskim, w świecie muzułmańskim, w związku z czym Nowe Deli skorygowało swój kurs w polityce zagranicznej Jai Shankar oświadczył, że Indie wciąż popierają rozwiązanie dwupaństwowe. Przedstawiciele Indii w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ zagłosowali też przy kolejnym głosowaniu za rezolucją potępiającą izraelską kolonizację zachodniego brzegu, budowanie, powstawanie kolejnych osiedli na zachodnim brzegu Jordanu. No proszę Państwa, tutaj jakby też w ostatnich latach pod rządami premiera Modiego Indie zbudowały pewne związki z Tel Awiwem opierające się na imporcie broni, na imporcie Technologii podwójnego zastosowania. Też te Rafale, myśliwce e, Rafale, które, które e, e, jakby są na wyposażeniu Sił Zbrojnych Grecji, one e, też e, no, częściowo, jak się uważa pod wpływem pośrednictwa Izraela trafiły z Francji na wyposażenie indyjskich sił zbrojnych, więc te związki w zakresie takich, takim technologiczno-wojskowym między Tel Awiwem a Nowym Delhi są dość nie do końca przejrzyste, ale niewątpliwie w ostatnich latach uległy bardzo dużemu wzmocnieniu i to jest czynnik, który, który no należy brać pod uwagę Analizując stanowisko Indii wobec konfliktu palestyńskiego. To tyle, jeśli chodzi o, o Azję Południową. Chciałem jeszcze Państwa przenieść na chwilę do Azji Południowo-Zachodniej, a dokładnie na Półwysep Arabski, gdzie w dniu wczorajszym, dzisiaj mamy 8, tak, 17, zakończył się pierwszy szczyt Arabii Saudyjskiej i Afryki. Proszę Państwa, wielki sukces księcia koronnego Mohammada bin Salmana, ponieważ na szczycie byli przedstawiciele ponad 50, znaczy głowy ponad 50 państw z kontynentu afrykańskiego. Królestwo Arabii Saudyjskiej zadeklarowało zapowiedziało Włożenie, jak to, jak to określić, no, przekazanie około 15 miliardów dolarów amerykańskich Afryce w formie eksportu, w formie m, współpracy gospodarczej, linii kredytowych, umów handlowych e, itd., tak tak Przede wszystkim z największymi państwami na kontynencie, takimi jak Nigeria, no ale też ma to oczywiście procentować, ma to promieniować na, na inwestycje transkontynentalne, na przykład na połączenia transportowe między, e, między zachodnim wybrzeżem Afryki, Zatoką Gwinejską, a Morzem Czerwonym, e, w, w, Prawda, Zatoką adańską i, i w perspektywie Morzem e, Arabskim również. E, e, Książę Mohamed Bin Salman e, spotkał się między innymi z prezydentem Sudanu e, Abdelem Fatahem al-Burhanem, e, z prezydentem Etiopii Abiem Ahmedem Alim. No i to proszę Państwa nie były przypadkowe spotkania, no bo właśnie chodzi o ten korytarz transportowy, który ma e, zostać, on już istnieje w postaci linii kolejowych i, e, i druka, ale ich stan pozostawia wiele do życzenia. Te inwestycje strony saudyjskiej mają pomóc wzmocnić ten szachelski korytarz łączący tam Atlantyk, Gwinę i, i porty Morza Czerwonego w, w Erytrei i, i, i no, przez Etiopię to miałoby iść. I proszę Państwa, ten szczyt jest jeszcze z jednego powodu ważny. Otóż w ostatnich latach, Zjednoczone Emiraty Arabskie Abu Zabi, które są sojusznikiem, ale też konkurentem Arabii Saudyjskiej, jeśli chodzi o budowanie wpływów w regionie, no, też próbowały uprawiać taką dyplomację petrodolarową w Afryce. Co nie do końca się podobało na przykład Stanom Zjednoczonym, ponieważ Abu Zabi jest zaangażowane we wspieranie takich sił na kontynencie afrykańskim, które no, z perspektywy Waszyngtonu raczej stwarzają zagrożenie niż szansę. I tutaj Arabia Saudyjska, szczególnie pod rządami obecnego księcia Koronnego, faktycznymi rządami. Księcia Koronnego Mohammada bin Salmana no jest wygodniejszym partnerem dla, jest wygodniejszym plenipotentem Zachodu na e, kontynencie afrykańskim. E, ten, ta linia modernizacyjna, taka właśnie. No, mająca westernizować po w bardzo takim szczątkowym wymiarze symbolicznym, ale jednak Arabię Saudyjską, i też ma się to przekładać na linię w polityce zagranicznej, jest przyjaźniej widziana w Waszyngtonie, w Unii Europejskiej niż polityka Abu Zabi, która stawia na siły bardziej radykalne. Proszę Państwa, jeszcze jeszcze przy okazji, zanim może przejdziemy do, do, na Daleki Wschód, bo jeszcze tam chciałem Państwu o dwóch rzeczach powiedzieć, krótka krótka wycieczka do no, w okolice Ukrainy, nazwijmy to. Otóż proszę państwa. W ostatnich dniach, 16 listopada, dokładnie rzecz biorąc, doszło do dość zabawnego incydentu dyplomatyczno-politycznego między Finlandią a Federacją Rosyjską. Otóż prezydent Finlandii Sauli Ninisto oskarżył Rosję o. Odpowiedzialność za napływ imigrantów ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej, którzy, które, którzy wcześniej byli zatrzymywani na terytorium Federacji Rosyjskiej, teraz mają być jakoby masowo kierowani na granicę z Finlandią. I według prezydenta Sauliego Ninisto jest to odwet Moskwy za podpisanie przez rząd Finlandii, przez rząd Peteriego Orpo, umowy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi. Jako represalia, jeśli można to tak nazwać, no bo to, jak wspomniałem, jest dość, dość taki komediowy środek, Helsinki wprowadziły, proszę Państwa, zakaz przekraczania granicy rosyjsko-finlandzkiej na rowerze. Bo podobno duża część tych imigrantów właśnie z tego środka transportu korzysta. No, ja jako rowerzysta tutaj bardzo, bardzo negatywnie oceniam tego typu działania, no ale cóż, widocznie polityka bezpieczeństwa w Finlandii tutaj ma. Ma jakieś, szuka punktu zaczepienia na tym polu również. Na chwilę jeszcze, ja tak się zawiesiłem, zanim tutaj przeszedłem do tej Ukrainy, bo czułem, że, że jeszcze coś z regionu Bliskiego Wschodu trzeba powiedzieć. Zapomniałem, proszę Państwa, powiedzieć o Sudanie, gdzie w ostatnim czasie doszło do przełomu na froncie. Siły szybkiego reagowania, podlegające politycznie, Hemettiemu, czyli takiemu no, sojusznikowi dawniej prezydenta, prezydenta Abdela Fataha al burhana później jego konkurentowi, konkurentowi o władzę, które to siły szybkiego reagowania walczą obecnie, tam od kilku miesięcy walczą już z armią regularną przełamały pozycje na południowym i zachodnim odcinku frontu no to jest przełom można powiedzieć bo od miesięcy ten, ta linia frontu była nieruchoma zapewne wpłynie to na pozycję Hemetiego w negocjacjach nad zakończeniem Wojny domowej w Sudanie prowadzonych w Dżudzie w Arabii Saudyjskiej, też pod patronatem księcia koronnego Mohammada bin Salmana, nawiasem mówiąc. No nie wiadomo, jak, jak wielki zasięg będzie miała ta, ta ofensywa sił szybkiego reagowania, wywodzących się z widów dawnych, z takich bojówek islamistycznych, które zajmowały się Tłumieniem, czy w zasadzie, no, nie wiem, pacyfikacją, tak, Darfuru i tam ludobójstwem, jak się ocenia na tamtejszej ludności. Kolejne dni przyniosą rozwinięcie tej sytuacji. Będę Państwa na pewno informował o tym, jak i ona. Jakie ona przybiera i jak się tam ta, te wydarzenia rozwijają. Przy okazji, jeszcze okolic Ukrainy, proszę Państwa, o jednym jeszcze państwie trzeba wspomnieć Rumunia, typowana tak na Jednego z głównych sojuszników Polski, tak pod rządami PiS-u, przynajmniej nie wiadomo, jak to będzie, pod rządami nowej ekipy wojskowej. Otóż minister obrony Rumunii Angel Tilwar w ostatnim czasie wspólnie z, znaczy dokładnie 14 listopada, wspólnie z ministrem obrony Niderlandów, Królestwa Niderlandów Kajsą Olengren. Zainaugurowali ośrodek szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach, myśliwcach F-16 w bazie Fetesti w prowincji Muteni no na odnodze Dunaju, tak, w pobliżu, na drodze łączącej Bukareszt z Konstancą w niewielkiej odległości od granic Ukrainy. W pobliżu, co ciekawe, znajduje się elektrownia atomowa Czarna Woda. Nie wiadomo, w związku z tym jest to taki ryzykowny krok. Takie szkolenie pilotów trwa około 6 miesięcy jednego pilota, więc efekty nie będą od razu widoczne, ale ale no na pewno no tutaj widzimy, że Zachód pozwala sobie na coraz więcej, tak o ile Półtora roku temu, czy tam niemal już dwa lata temu, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, dyskusje dotyczyły tego, czy bezpieczne jest dostarczanie samych środków humanitarnych na Ukrainę. No to teraz, jak widzimy, już piloci F-16 są szkoleni w bloku zachodnim, którzy mają walczyć z Federacją Rosyjską. Obiecałem Państwu jeszcze wycieczkę do na Daleki Wschód, chciałem państwu powiedzieć o Birmie, o której się, czy Mianmie w zasadzie, państwo to zmieniło w ostatnim czasie swoją, znaczy już dawno temu zmieniło swoją nazwę. No tam proszę państwa, jak niektórzy może z państwa pamiętają, Przypomnę dla tych, którzy zapomnieli, 1 lutego 2021 roku doszło do zamachu stanu rząd cywilny Aung San Suu Kyi, takiej no, laureatki, zdaje się, pokojowej Nagrody Nobla, długoletniej opozycjonistki przeciw huntie rządzącej w stolicy Birmy, noszącej nawiasem mówiąc od roku. Piątego roku nazwał Najpyj-Daw. Właśnie w tym zamachu stanu ten rząd został odsunięty od władzy, zastąpiony kolejną huntą wojskową. No i proszę Państwa, w ostatnich dniach doszło do eskalacji działań rebelianckich skierowanych przeciwko władzy tejże hunty. 13 listopada Partyzanci ze stanu Chin, sąsiadującego z indyjskim stanem Mizoram, zaatakowali dwa obozy armii birmańskiej przy granicy z Indiami. Atak został przez wojskowych birmańskich odparty. Tym niemniej pacyfikacja tej partyzantki jest, napotyka trudność w tym, że że partyzanci rzeczinowie że znajdują schronienie właśnie w Mizoramie, którego mieszkańcy no, udzielają im poparcia. Ta rebelia czynów cieszy się popularnością wśród w Indiach, wśród mieszkańców Mizoramy. I, I partyzanci chińscy mogą liczyć tam na schronienie, na takie głębokie zaplecze frontu. W kolejnym dniu, znaczy dwa dni później, 15 listopada, również w zachodniej prowincji Mianmy, Rakhine, doszło do no, takiej bardziej spektakularnej klęski armii birmańskiej. Partyzantom takiej rebelianckiej grupy Armia Arakanu. Poddało się 28 policjantów, kolejnych 10 dostało się do niewoli. W rezultacie w, w stolicy Rakhine, będącym również miastem portowym w mieście Sitwa, wprowadzono stan wyjątkowy: na ulicę wyjechały czołgi. No generalnie junta w Najpyidaw postanowiła zademonstrować, że wciąż kontroluje sytuację strategiczną w raku ale, ale to już nie jest wcale takie pewne. Ta koalicja grup rebeliańskich walczących z Huntą kontroluje no już niektóre ośrodki miejskie, zdobyła kilka baz, baz wojskowych w Birmie, również baz położonych na granicy z Chinami, które są sojusznikiem Mianmy. Także Także no, ta sytuacja się tam zaognia znacząco, i, i nie jest pewne, na którą stronę ostatecznie przechyli się w tym konflikcie szala zwycięstwa. Też warto ten, ten konflikt, w związku z jego obecnym natężeniem, śledzić. Ostatnia Rzecz, o której chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć, to Tajwan, o którym sobie jednakowoż będziemy chyba mówić często, dosyć w nadchodzących dniach, otóż, proszę Państwa, tygodniach, otóż, proszę Państwa, w styczniu roku przyszłego przewidziane są wybory prezydenckie na Tajwanie, w których zmierzą się kandydat Demokratycznej Partii Postępowej obecnie. Rządzący tą partią, tym państwem, która to, to partia no sprzeciwia się jednoznacznie zjednoczeniu z Chinami kontynentalnymi, zmierzy się z kandydatem wspólnie wystawionym przez. Kuomintang, na którego czele stoi Ich, jeśli dobrze wymawiam, huyu Ich, jeśli dobrze wymawiam nazwisko tego polityka, oraz tajwańskiej partii ludowej, na której czele stoi Je. Otóż obydwa ugrupowania mające raczej oblicze prawicowe, konserwatywne, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, w odróżnieniu od Demokratycznej Partii Postępowej, której nazwa no najlepiej ilustruje jej program. Program jej przywódcy William Lai, taki właśnie tam progejowski, prawda, liberalny i tak dalej, i tak dalej. 15 listopada Kuomintanki, Tajwańska Partia Ludowa ogłosiły um, zamiar wystawienia wspólnego kandydata w Борах президентських On został, miał być dzisiaj ogłoszony. Szczerze mówiąc, jeszcze nie dotarłem do nazwiska tego kandydata, ale, ale najprawdopodobniej już jutro będziemy je znali. Sondaże przedwyborcze dają przewagę koalicji Kuomintangu i Tajwańskiej Partii Ludowej nad Demokratyczną Partią Postępową i, i ocenia się, że ta, to wystawienie wspólnego kandydata no będzie procentowało dalszym wzrostem poparcia. Patronem porozumienia Kuomintangu i Tajwańskiej Partii Ludowej jest były prezydent Tajwanu i były przewodniczący Kuomintangu, wciąż będący w zasadzie no takim ojcem chrzestnym, można powiedzieć, tej partii. Maing ying jeśli, czy Dżewu, jeśli dobrze, no proszę mnie nie, nie ścigać za Niezbyt dokładną, może wymowę nazwisk chińskich, tajwańskich, tak, ale, ale no nie znam tego języka po prostu. W każdym razie, ów Maing nazwijmy go w ten sposób, jest <ścoughs> znany z. Przychylnej polityki wobec Chin kontynentalnych. Spotkał się z Xi Jinpingiem w Singapurze w 2015 roku jako jedyny dotychczas prezydent Republiki Chin, czyli Tajwanu. W kwietniu bieżącego roku odwiedził też Chiny kontynentalne. To również jest już jako były prezydent, tak? Jest to pierwsza tej rangi, pierwszy tej rangi polityk tajwański, który pojawił się w Chinach kontynentalnych. I Ma ying widzi w dialogu z Pekinem, w dialogu Taipei-Pekin, jedyną szansę na uniknięcie rosnącego zagrożenia wojną w Azji wschodnich wojną na, e, na Tajwanie, inwazją, inwazją Chin na, ewentualną inwazją Chin na Tajwan. Stanowisko Tajwańskiej Partii Ludowej, czyli kołen, pod przywództwem kołen, że jest bardziej takie zdystansowane, bardziej <laughs> sceptyczne w stosunku do zbliżenia z Pekinem, tym niemniej <laughs> nie jest obciążone, <laughs> przepraszam, nie jest obciążone e, e, takimi złogami liberalnymi, demoliberalnymi, jak w przypadku Demokratycznej Partii Postępowej. Nawiasem mówiąc, William Lai, e, czyli właśnie kandydat Demokratycznej Partii Postępowej w wyborach prezydenckich e, zapowiadanych na styczeń, jest bardzo negatywnie oceniany w. Komunistycznej Partii Chin nazywany jest tam tajwańskim secesjonistą niepodległościowym, no i jego ewentualne zwycięstwo, oczywiście, byłoby czynnikiem zaogniającym stosunki między Pekinem a Tajpej, eskalującym napięcie w tajwańskiej. Ale szanse na, na jego zwycięstwo maleją. Tak, tutaj warto jeszcze uzupełnić, że o ile sama Tajwańska Partia Ludowa jako całość jest takim bardziej zrównoważony, powiedzmy, wypośrodkowany, centrystyczny stosunek, można powiedzieć, jeżeli by na biegunie, znaczy na spektrum Określającym stosunek do Chin na, na jednym końcu tego spektrum umieścić Kuomintang, który jest najbardziej pro-Pekiński, nazwijmy to, a na drugim, na drugim ramieniu tego spektrum Demokratyczną Partię Postępową William Alai, to Tajwańska Partia Ludowa gdzieś by się sytuowała. No, bliżej Kuomintangu, ale, ale nie, jej stanowisko nie byłoby równie pro-Pekińskie jak, jak stanowisko partii Ho IH. E, pomimo tego, w Tajwańskiej Partii Ludowej są tacy politycy, którzy no wręcz przebijają Kuomintang w swojej propekińskości. Należy do nich kandydatka do ustawodawczego yuanu, czyli jednoizbowego parlamentu Republiki Chin, czyli Tajwanu, Shu Hunyong, która uczestniczyła w ostatnich miesiącach w wielu prozjednoczeniowych wydarzeniach. Spotykała się również z wysokimi urzędnikami Chińskiej Republiki Ludowej. No i proszę Państwa, teraz przed tymi wyborami prezydenckimi właśnie pani Hu Chun-yong jest przedmiotem negatywnej kampanii prasowej ze strony przekaźników powiązanych z Demokratyczną Partią Postępową. Jest taką chińską onucą, jeśli można wypowiedzieć takie sportretowana. Tymczasem jej stanowisko wydaje się być rozsądne, wiążące Konserwatyzm kulturowy z pragnieniem normalizacji z Pekinem, tak? Pragnieniem utrzymania perspektywy zjednoczenia różnych części państwa chińskiego pod władzą jednego rządu. I to jest to jest coś, co warto sobie zapamiętać, proszę Państwa, że siły liberalne, takie właśnie. No tam progejowskie, prawda, opowiadające się za wdrażaniem nowinek obyczajowych, tam profeministyczne, za, za westernizacją, liberalizacją Tajwanu, czyli Demokratyczna Partia Postępowa. Te siły, które są bardziej przyjaźnie widziane w Waszyngtonie i to niezależnie, czy tam rządzi Joe Biden, czy wcześniej Donald Trump, one są niechętne Chinom, natomiast te siły konserwatywne, Kuomintang, tak, no przecież w latach 40. główny konkurent komunistycznej partii Chin w walce o władzę, paradoksalnie dziś spoglądają na Pekin. Tak? Spoglądają na kontynentalne Chiny jako na konserwatywną alternatywę dla zgniłego Zachodu. I jak wszystko wskazuje na to, styczniowe wybory w 2024 roku przyniosą zwycięstwo rzecznikom pokoju i konserwatyzmu. Też będę Państwa się starał informować na bieżąco o rozwoju wypadków związanych z przygotowaniami do, do, tego, do tych wyborów i. Z samym przebiegiem walki politycznej i wyłonienia nowej władzy na Tajwanie. Na dzisiaj może tyle. Dziękuję Państwu uprzejmie za rozmowę. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Do widzenia Państwu.